jesteśmy z tego, że podejmujemy różne działania. Staramy się, żeby te działania miały przede wszystkim charakter pozytywny, konsolidujący, więc wraz tutaj z kolegą Krzysztofem ze Strażackich Gadżetów, z którym wcześniej stworzyliśmy również wraz z innymi kolegami ulotkę, która też bardzo dobrze została przyjęta. O niej między innymi wspominał Bartłomiej. Ulotkę, która została rozdysponowana po kraju i służyła temu, żeby polepszać tę świadomość. Wzorem tego, co już zostało zrobione, postanowiliśmy, że zaproponujemy wszystkim ślubowanie. Więc chciałem tutaj uroczyście złożyć ślubowanie. Ja, Szymon Kokot, ślubuję kształcić się i podnosić świadomość w sferze profilaktyki nowotworowej dla ochrony mojej oraz moich bliskich. Podejmować działania w celu zminimalizowania ryzyka zachorowania na raka lub inną chorobę zawodową. Dbać o innych strażaków i pomagać im w zachowaniu higieny i bezpieczeństwa. Udzielać rad i wspierać. Łączyć siły z każdym, kto stanie do walki z rakiem. I wkrótce wraz z Krzysztofem postaramy się jeszcze te inicjatywy kontynuować, także uważajcie na to, co się dzieje.